Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj idź na całość, mianowicie dzisiaj kilka przykładów Zonka. Zonk to jest taka pułapka stosowana i w amerykańskiej wersji idź na całość, i w polskiej wersji była stosowana i we wszystkich w ogóle wersjach na świecie. No i to jest pułapka. I kiedy zawodnik wybrany z publiczności walczy z prowadzącym, że się tak wyrażę, o jakąś nagrodę, wybierając bramkę, zasłonę, jakieś pudełko i trafi na zonka, wtedy traci wszystkie nagrody. Wtedy dostaje albo tego zonka, albo jego równowartość pieniężną, tak jak było w amerykańskiej wersji. Nie wiem, czy jest tak do tej pory, ale tak było. Czy też maskotkę, tak jak w polskiej czy niemieckiej wersji. Dzisiaj takich kilka przykładów zonka. Jeszcze, ale na początek taka ciekawostka, ponieważ w 1977 roku w Stanach Zjednoczonych zrealizowano jedyny odcinek Let's Make a Deal na świecie. Jedyny na świecie, w którym nie było ani jednego zonka. To był taki ewenement. Na tyle zrealizowanych odcinków w tych wszystkich krajach, ponieważ na całość jest około 20 krajach świata, tylko w jednym nie było zonka. I to był właśnie ten amerykański z roku 77. No i cóż, takie kilka przykładów. Może na początek z wersji amerykańskiej, tutaj mamy taki zonk. Żaba w wózku, który został przyczepiony do jakiegoś rowera. Naprawdę, wymyślne. Teraz trochę klasyki, ponieważ pierwszym zonkiem widzi na całość była koza. Ogólnie to dosyć skomplikowana historia, ponieważ kozy to był bardzo kłopotliwy upominek, po pierwsze. Po drugie, wywołało to oburzenie obrońców zwierząt. Nie wiem, czy słuszne, ponieważ też myślę, że tym kozom krzywda się nie działa, poza tym po pierwsze. Po drugie, koza to jest bardzo twarde zwierzę. Po trzecie, to jest tylko program rozrywkowy właśnie, no i co oni mogli zrobić z tym kozą? Dać im jeść? Przecież ich nie bili chyba, chociaż diabli ich wiedzą, ale no, naprawdę myślę, że te protesty obrońców zwierząt to były przesadzone. Ale tak czy tak, po tych protestach kozę z Let's Make a Deal wycofano. Tutaj, a potem jak widzimy w tej nowej wersji nadawanej od roku 2009, powróciła. Nie wiem czy na długo, nie wiem, nie widziałem. Widziałem kilka odcinków raptem. No i co tu mamy? Jeszcze taki mam jeden przykład z wersji amerykańskiej, czyli samochód. Let's Make a Deal to jest ten turniej, który stoi na samochodach. Tutaj można było wyjać miliony samochodów. No może przesadziłem, że miliony, setki samochodów po prostu, albo nawet tysiące. Co program to do wygrania samochód? No, różne amerykańskie marki, Pontiac, Chevrolet, Ford. No, ale były również takie cuda. Jak widzimy, to jest cudo pamiętające pierwszą wojnę światową, dwudziestolecie międzywojenne. No i właśnie, pozbawiony silnika, pozbawiony ogumienia, pozbawiony nawet szyb, no i zabytek stał się zonkiem. Tak też można. Ogólnie taka mała ciekawostka jeszcze, bo jak tu widzimy litery, to nazwa zonk, to jest kolor zielony, a przez te wszystkie lata zonk był właśnie taki czerwony. Oznaczono czerwonymi literami, czy to w polskiej wersji, niemieckiej, czy amerykańskiej, czy też jakiejkolwiek innej, no może nie francuskiej, bo francuska była taka trochę wyciągnięta z koziej dupy. No, ale teraz mamy właśnie zielone litery w logo zonka. No i jeśli chodzi o amerykańskie zonki, to tyle przykładów. Teraz przenosimy się właśnie do Europy i tutaj mamy dwa przykłady. Pierwszy jest właśnie z Niemiec. Tu jest taki szczur. Szczur, no imieniu Zong, czerwony, tak jak czerwone były litery. I właśnie ta maskotka była nieodłącznym elementem programu Geis Augskanze przez 11 lat emisji na antenie Sat.1, a później Kabel 1. Następny, no i mamy oczywiście nasz rodzimy przykład z Polski. Kot Zong, kot w worku, czerwony kot w worku. No i cóż, co można o nim powiedzieć? To jest pierwsza wersja z czasów Zygmunta Heisera. Takie koty wręczano w latach 1997-2000. To jest autorski polski projekt. Nigdzie indziej
Zonkiem nie był pluszowy kot w worku. No i ale kiedy do głosu widź na całość doszedł Krzysztof Tyniec, to była jesień 2000 roku, to i design kota się zmienił, ponieważ z tego czerwonego kota w worku po prostu dawano zwykłego czarnego kota, a który nawet nie był w worku, tylko po prostu tak jak koty chodzą, to takiej postawie jak kot chodzi, no i czarny kot. No i to był drugi Zonk w polskiej wersji idź na całość. Teraz niewielu o nim pamięta, wszyscy pamiętają tego kota w worku. No i to chyba wszystko w tym odcinku, to takie było kilka przykładów Zonka. Dziękuję Wam za uwagę, oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia!